Dzień dobry. Dziś drugi dzień świąt, drugi dzień festiwalu sportów sylwetkowych u Roberta Piotrkowicza, Federacja NPC, dziś Mistrzostwa Polski. Oczywiście na naszym stanowisku. Dziś dotarła Sabina Derda, także też z nią będziecie mogli przybić pionę. A jeżeli panie lub panowie macie pytania, śmiało możecie zadawać zarówno Sabinie, jak i mnie też można wszystko pytać. Ale nie o tym. Dziś Mistrzostwa Polski, jak wspomniałem wcześniej, na tej scenie zobaczymy, jacy zawodnicy się pojawią, a już widzieliśmy po rejestracji zarówno w czwartek, w piątek i dziś w sobotę, że no śmietanka naszego polskiego sportu się tutaj pojawiła. Jacy to będą zawodnicy, na backstage też wejdziemy, już postaramy się z nimi troszeczkę porozmawiać, troszeczkę im poprzeszkadzać, jak to będzie wyglądało tradycyjnie, tak jak i wczoraj. Zapraszam do oglądania. No i follow us, chodźcie za nami, jedziemy. Znajdujemy się nieopodal, blisko sceny, backstage. Zobaczcie, tuż przed zawodami już jest tłoczno, wszystkie kategorie się tutaj prawda gromadzą. Ci, którzy mają start później, pewnie jeszcze dotrą, ale już jest naprawdę ciężko przejść. Jacy zawodnicy się pojawili, za chwileczkę to zobaczymy i postaramy się również z nimi porozmawiać. Nasz operator musiał bardzo daleko odejść, żeby objąć całe to towarzystwo. Jest ze mną Dawid, jak i również Adam. Witam was bardzo serdecznie, panowie. Pierwsze wrażenie, no bo to pierwsze takie wydarzenie w Polsce, w tej federacji i takie można już wyciągnąć jakieś tam wnioski. Na pewno fajnie, fajna oprawa, ale troszeczkę mogłoby być więcej miejsca. W sumie na backstage'u, zresztą, ale na każdym backstage'u mogłoby być więcej miejsca, bo zawsze gdzie nie byliśmy tam... Licznie obsadzone, to też na pewno. Z tego co patrzę, na razie widzimy najwięcej tych kategorii męska sylwetka, klasyków. To chłopaki są bardzo fajnie przygotowani, ale no wiadomo, my czekamy na coś innego, na koni. Może niektórzy nie wiedzą. Dawid, jaka kategoria? Do 102. Do 102. Adam, jaka kategoria? Męs fizik? No, taki lekki męs fizik. To jest tam plażowa sylwetka bodajże. Nie, u mnie no plus 102 dokładnie, nie, bo to nie jest plus 100, tylko plus 102 kilo. Tutaj jest taki podział właśnie liczony chyba w funtach i przez to jest takie 102 kilo, nie, że ten, no ja w tej ciężkiej, więc limitu żadnego nie miałem. No co, jeśli chodzi o oprawę, jest bardzo fajnie. Bardzo fajnie wygląda to na weryfikacji, że może jakieś gadżety, nagrody, więc nagrody, vouchery, jakiś tam karnet na siłowni, nie wiadomo, nie? Voucher na odżywki. Adam, także życzymy ci powodzenia. Wrócimy do ciebie, jak już będzie nałożony brązen, jak będziesz schodził z medalem, dobra? No nie, dziękuję. Chciałbym, żeby tak było, ale no, nie chcę tutaj, wiesz, się wychylać, bo raz, że nie wypada żadnemu sportowcowi, a dwa, no wiesz, no, konkurencja jest mocna. Może w mojej kategorii nie jest jakaś tam bardzo liczna, ale no, każdy, kto wychodzi... No, jest to, tam śmietanka, nie? Tak, dokładnie. Każdy, kto wychodzi, to jest, wiesz, poważny zawodnik, nie jakieś tam no. Złapanki, więc wiesz, wbicie się tutaj do top 3, no to już jest naprawdę mega wynik, nie? Adam, odpoczywaj, będziemy się widzieć za kilka godzin. Do zobaczenia. Powiem wam, że wczoraj na tych debiutach czułem się całkiem nieźle. Dzisiaj to nie wiem, gdzie się tu odnaleźć przy tych wielkich panach. Łukasz Modzelewski jest ze mną. Cześć Łukasz, witam cię serdecznie. Jak tam samopoczucie? Bardzo dobre samopoczucie. Dzień dzisiaj trochę z przygodami, bo taka anegdota, wyszedłem z rana dzisiaj, a tu nie ma mojego samochodu. Okazało się, że tak, że postawiłem gdzieś tam, gdzie nie można i straż mi sobie go zabrała. Także dzisiaj odzyskałem, tak, ale trochę było przygód, ale poza tym jest okej. Okay. Ale to... Zazwyczaj tak jest, że zaczynają się zawody, to zawsze się coś dzieje, nie? Zawsze coś, zawsze nigdy nie może być jakoś tak na 100%, ale może to dobry znak. Rozmawiałem też z Adamem przed tobą. Kogo?
Pozdrawiamy Adama i Dejwika, są, leżą. Rozmawiałem też z Adamem, że też się nie może doczekać tego wyjścia, bo naprawdę pojawi się na scenie. Myślał też o tobie, taka śmietanka naszego polskiego sportu i ta ciężka. Dokładnie, dokładnie. Sam jestem ciekaw, kto tam wyjdzie, bo do końca nie wiadomo, tak, to jaką kategorię się zdecydował. No ale nie ma co się oszukiwać. Te kategorie 90, 102 i plus 102 będą naprawdę, naprawdę mocne dzisiaj. Dużo ludzi czeka na te kategorie, jak to mogą. Tak, dokładnie, dokładnie. Dużo też zawodników przychodziło z innych federacji, tych dobrych zawodników, najlepszych zawodników, no i zobaczymy, będzie na pewno ciekawie, bo na pewno jest lepiej walczyć i zająć gorsze miejsce w walce z najlepszymi, niż gdzieś być w czołówce, tak, ale czy wygrać, ale ze słabą obsadą. Mhm. Jeszcze tak rozmawialiśmy z Łukaszem tak wczoraj, przedwczoraj, że te przygotowania troszeczkę są inne niż zazwyczaj. Tak, są inne. No mam 10 kilo więcej niż na ostatnich zawodach. Nie chciałem nawet 12, tak. Nie chciałem przekombinować. Zobaczymy, jak mnie ocenią w takiej wersji sędziowie, jak to będzie wyglądać. Sam jestem ciekawy. No zobaczymy to po prostu, jak to pójdzie inaczej. Nie jestem zmęczony, nie jestem, trochę dziwnie się właśnie czuję, bo nie jestem zmęczony, nie jestem jakiś tam taki... Rozmawiałem z Mateuszem Burdzym i mówię, kurczę, wiesz co, chyba się boję, bo się dobrze czuję, nie? Myślę, że coś może jest nie tak. Coś nie tak, coś nie tak, no właśnie, zupełnie inaczej. Także zobaczymy, no zobaczymy, sam jestem ciekaw naprawdę, bo trudno mi powiedzieć, no dla siebie sam nigdy nie będę wyglądał dobrze. No i efekt finalny ocenią sędziowie. Dopiero te zdjęcia, które być może sobie zrobiłeś dzisiaj, to ocenisz, jak już nie będziesz w formie, ale ty jesteś zawsze w formie. No, można tak powiedzieć, jakąś tam przyzwoitą formę staram się trzymać. Nie męczę cię, odpoczywaj, myślę, że jeszcze nie żegnam się, bo na pewno będziemy rozmawiać, tak jak zadamy, jak będzie już brązer, albo jak już będziecie schodzić ze sceny i wtedy o wrażeniach porozmawiamy, bo jak wrażenia w ogóle? No wrażenia są świetne dla mnie, zobaczymy, ludzi jest dużo. Dużo znajomych twarzy, dużo też widzę zawodników. Wczoraj widziałem na weryfikacjach, przyjeżdżało z zagranicy, więc jutro pewnie będzie ciekawy dzień. No ogólnie jest fajnie, tak? Organizacja jest fajna, wczoraj był mały poślizg, ale to jest pierwszy dzień, pierwsza impreza, także wszystko to mogło być, wiadomo, nie zaskoczyć do końca, ale dzisiaj już ponoć ma być wszystko lepiej, weryfikacja też ponoć przebiegła fajnie, także liczę, no, że będzie fajnie, póki co jest fajnie. Łukasz, to co, znajdź sobie 3 wolne miejsca i się połóż. Dzięki wielkie. Drugi dzień festiwalu, przybywajcie również, hej, na stoisko Seven Nutrition jest i Sabina dotarła dzisiaj swoim Porsche. Witam Was bardzo serdecznie, mega się cieszę, że tutaj z Wami dzisiaj będę, że będę mogła z Wami porozmawiać, spotkać Was tutaj na stoisku i pracować z najlepszym teamem. Obserwujcie Instagram Sabiny. Także widzicie, jest wesoło, aż mikrofon mi opadł. Ojej. Mam dobrze. Go przejąć? Nie, no, wszystko jest dobrze. Myślę, że Sabina również też później przejmie mikrofon i zrobi kilka wywiadów po loto między tam chłopakami i paniami. Dziewczynami. Tak, dziewczynami na backstage'u. Jakie twoje plany są? Moje startowe? No. Moje startowe są na wiosnę, szykuję się na maj. Od poniedziałku zaczynam ostrą redukcję, także mam nadzieję, że poprawię formę w tym sezonie i będę walczyć, bo moim celem jest zdobycie karty pro. Czyli pizzy nie jemy dzisiaj wieczorem. Dzisiaj jeszcze zjemy od poniedziałku. No, jak chcecie zjeść pizzę z Sabiną, zapraszamy. Czekajcie. Zapraszamy. Mamy obrotową imprezę tutaj. Zapraszamy na stoisko Seven Nutrition, a my lecimy dalej robić wywiady z zawodnikami i zobaczymy, co tam się dzieje na backstage'u. Dokładnie, do zobaczenia. Jestem ze swoim trenerem, Maksymilianem Lukasem, który oczywiście dzisiaj startuje w kategorii jakiej? Classic Physique. Classic Physique. Forma jak? Wiesz co, no uważam, że forma jest lepsza niż w sezonie jesiennym. Będzie waga ciut wyższa niż była. Shape też jest dobry, także uważam, że będzie lepiej.
Na pewno będzie lepiej. Powiem Wam szczerze, że widziałam Maxa na jesień, widzę Maxa teraz. Jest bardzo duży progres, także mam nadzieję, oczywiście bardzo mocno trzymam za niego kciuki, mam nadzieję, że wygra tą kategorię. Max, powiedz mi, jak się czujesz, jak odczucia odnośnie tego miejsca, jak uważasz, jak oceniasz formę zawodników? Ciężko mi coś jeszcze powiedzieć, bo tak naprawdę widzieliśmy tylko formy zawodników z debiutów. No, debiutanci, co innego niż zawodnicy, którzy będą startowali w zawodach Mistrzostw Polski i w Pro Qualifier. Na pewno będą dobrze przygotowani to zawodnicy. Ja uważam, że u nas w Polsce jest wielu bardzo dobrych zawodników i uważam, że konkurencja będzie mocna. Nie zdziwiłbym się, jak nie mocniejsza niż na niektórych zawodach zagranicznych, na których byliśmy. Ale to się okaże w praniu. Ja też będę w jeszcze lepszej formie, czyli będzie z kim rywalizować na pewno. Czyli walczymy o pudło. Ja trzymam bardzo mocno za niego kciuki i do zobaczenia później. Do zobaczenia. No i spotkałam na korytarzu jedną z zawodniczek, jedną z moich ulubionych zawodniczek, Patrycję, która dzisiaj startuje. Paty, jak samopoczucie? Samopoczucie jest rewelacyjne, co mnie właśnie dziwi, bo nigdy nie czułam się tak dobrze przed startem, dlatego to jest dla mnie jakiś kosmos, że w ogóle nie czuję tych przygotowań, tych zawodów, więc no zobaczymy. Wyglądasz obłędnie, także na pewno na scenie, powiem Wam tylko tyle, ja Patrycję nieraz widziałam. Zanim zaczęłam startować w NPC, ona była jakby taką pierwszą zawodniczką, którą ja obserwowałam, bo po prostu jest fenomenalna na scenie. Patty, powiedz mi taką rzecz, jaki dzisiaj strój? No ja standardowo jestem wierna kolorowi różowemu, natomiast troszeczkę były modyfikacje z kamieniami, więc ten strój będzie taki multicolor, w zależności od światła, jak to będzie wyglądało. Rozumiem, makijaż jest gotowy, wyglądasz pięknie. No więc co, trzymamy za Ciebie bardzo mocno kciuki, ja oczywiście kibicuję. Fajnie być, słuchajcie, po tej drugiej stronie, bo w ostatnim sezonie startowym to Patty przeprowadzała ze mną rozmowę, teraz zamiana ról. Także Patty, jeszcze raz wszystkiego dobrego i do zobaczenia później. Oczywiście nie dziękuję, żeby nie zapeszyć i bardzo dziękuję za komplementy. No i teraz przechodzimy sobie przez stoiska przed zawodami. Tutaj mamy stanowiska dziewczyn, które malują, szykują nasze piękne zawodniczki. O, widzę nawet jedną, którą znam. Dzień dobry. Powstaje piękny makijaż. Tutaj akurat też moja wizerzystka, Ania. Hej. Aniu, jak idzie? No, planowo na razie, bez komplikacji. Myślę, że wszystkie dziewczynki będą gotowe na wyjście. Wyglądają, na razie widziałam dwie, wyglądają obłędnie i pięknie. Także nie przeszkadzamy dziewczynom. Mam nadzieję, że wszystkie będą wyglądały jak gwiazdy. No i oczywiście nie mogło się odbyć bez spotkania z moją najlepszą, najpiękniejszą Adą. Witaj, kochanie. Cześć, witam. Ada, jak samopoczucie dzisiaj? Bardzo dobrze. Oglądamy dzisiaj zawodniczki? Oglądamy. Jak oceniasz formę? Zawodniczek? Tak. Czy swoją? Formę i zawodniczek. Twoją będziemy oceniać za 5 tygodni. Generalnie, no wczoraj wiadomo, był pierwszy dzień, więc to były debiuty, więc takie przetarcie. Dzisiaj jestem sama ciekawa, jak to będzie wyglądało. Ale jak na moje oko, no wiadomo, były skrajności, jak to na debiutach. Było kilka dziewczyn bardzo dobrze przygotowanych, ale też były dziewczyny troszeczkę gorzej przygotowane. Wiem, że wiele z zawodniczek przygotowywałaś z pozowania. Czy jesteś zadowolona z ich występu? Tak, wiele było zawodniczek, które gdzieś tam miałam przyjemność przygotowywać od strony prezencji scenicznej i powiem Ci szczerze, że wczoraj pierwszy raz tak miałam takie podobne emocje chyba jak trenerzy mają, bo dołożyłam tam trochę cegiełkę do tej prezentacji i jak te moje dziewczyny chodziły, to takie ciarki aż mnie trochę przechodziły, ale generalnie jestem bardzo zadowolona z większości dziewczyn, które się wczoraj zaprezentowały, bo pokazały wszystko to, czego gdzieś tam je próbowałam nauczyć i co miały pokazać, także fajnie. A dzisiaj dużo zawodniczek od Ciebie będzie startowało? No ten kaczmarek posing team jest tutaj trochę spory, także no chyba jest 10 na pewno dziewczyn, które szykowałam, jeżeli chodzi o... No wcale się nie dziwię, słuchajcie, Ada, jeżeli chodzi o prezentację sceniczną, nieraz ją miałam okazję widzieć i kibicować jej, także prezentację sceniczną ma opanowaną do perfekcji, więc dziewczyny, które na pewno przygotowuję, są rewelacyjne. Mam nadzieję, że dzisiaj też będę miała okazję je zobaczyć. Ada, a powiedz mi, jak Twoje przygotowania?
A powolutku, wiesz, ja mam jeszcze 5 tygodni, także tak naprawdę dopiero maszyna ruszyła. Ale wyglądasz i tak już obłędnie, jak zawsze. Dzięki. Ale nie, no mam jeszcze trochę czasu, nie ukrywam, no to będzie start chyba jeden z trudniejszych dla mnie, jeżeli chodzi o samą organizację, bo lecę za głęboką wodę, atakuję Stany, tam mnie jeszcze nie było. No zobaczymy, co nam to przyniesie, ale ja jestem pozytywnie nastawiona, muszę gdzieś tam tego pierwszego miejsca w tym rankingu bronić i pilnować, także no zobaczymy, lecę. Pamiętajcie, Ada jest pierwszą polską zawodniczką, która ma szansę na Olimpię, ma pierwsze miejsce na razie w rankingu, trzymamy za nią bardzo mocno kciuki, żeby tak pozostało. Ja uważam, że tak czy tak jest po prostu fenomenalna, bo w tak młodym wieku zdobyć kartę pro i walczyć z najlepszymi zawodniczkami na świecie, to jest naprawdę, słuchajcie, godne polecenia. Jest też moją idolką, także ja też pędzę mocno i obie szykujemy formę. Ona za 5, ja za 13 tygodni. Także trzymam za ciebie też kciuczki. No, trzymamy za siebie razem. Aduś, do zobaczenia. Dzięki ci bardzo. Jest ze mną Arek, człowiek szczególny, dlaczego za chwileczkę się przekonacie. Witam cię serdecznie. Siema Fryta, stary, tak mam naprawdę na imię Andrzej, a nie Arek. Andrzej. Tak. Andrzej, a to dlatego, że na AA spotykam dzisiaj tylu ludzi, przepraszam cię najmocniej. Andrzej, mieszkasz obecnie w Holandii, ale przyjechałeś na zawody, chcesz spróbować swoich sił. Tak, przyjechałem do ojczyzny pierwszy raz, startuję tutaj w zawodach, ale wiesz, zajebiście się czuję, w końcu u siebie, nie na banicy, tylko na chwilę mogłem przyjechać do siebie, także jest dobry klimat. Jest, wiesz, myślę, że będzie dobrze, nie? Wiem, że też motywujesz ludzi do działania i rozwiewasz różnego rodzaju mrzonki. Wiesz, do czego zmierzam? Dokładnie, stary, powiem ci, że dla mnie podejście psychiczne w kulturystyce jest najważniejsze. Jak masz głowę, jak głowa powie, ciało zrobi. Także myślę, że to jest nasz najmocniejszy mięsień i go powinniśmy przede wszystkim trenować. Ja przy okazji chciałbym was zachęcić. Słuchajcie, taką książkę możecie znaleźć. Andrzej, Sztuka umierania. Groźnie brzmi ten tytuł, ale naprawdę jest czarno na białym albo biało na czarnym, jak kto woli. Jak wygląda sport, jak to powinno wyglądać, jak powinniście z tej strony mentalnej podejść do tego sportu. Wszystko jest w tej książce. Dokładnie tak, stary, powiem ci, że to jest dla mnie taka droga z piekła do nieba, wiesz, o co chodzi, też w Holandii, tak jak ci mówiłem, jestem długi czas, z babcią pewnie kojarzysz, z Holandii trenowałem, także jak ktoś z nią trenował, wie, jak wyglądają z nią treningi, wiadro, rozumiesz, tam pod przysiady i zapierdalasz do samego spodu, nie, także też jest ta książka właśnie o takich klimatach, trochę moich treningów tam, takich odczuć serducha, także mam nadzieję, że będzie się podobała. Mam nadzieję, że też przeczytasz i ci podejdzie. Jasne, ja będę wiedział, co dziś wieczorem robię w hotelu i mam nadzieję, że dzisiaj pójdę później spać, bo będę zaczytany właśnie tą książką. Polecam, jeszcze nie czytałem, częściowo przejrzałem ją, tylko zapowiada się naprawdę ciekawie. Dziękuję, stary, nie? No co, powodzenia, no i widzimy się z medalem. Dzięki, mam nadzieję, stary. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Tavi Castro jest ze mną, mamy na sobie sekundę. How's it going, man? Start a few minutes. I'm not sure, maybe in 20-30 minutes physically. Your form is impressive. First time in Poland? No, I've been here before. Yes. Okay. Good luck for this competition. Yeah, and you know, I know you haven't time, and no, good luck. Wish for you the best. I appreciate it. Thank you very much. Ale są progi. nie ma czasu teraz, ale udało nam się chwilę porozmawiać. Zobaczcie, jak wygląda. Maybe some pose, your favorite pose. 490. A ja wypatrzyłam w tłumie naszą nową ambasadorkę Martynę, zmierzam do niej. Jest i ona. Witam serdecznie. Cześć Martynko. Cześć. Martyna dzisiaj, słuchajcie, startuje. Martyna, jaka kategoria, przypomnij? Figure. Jak się czujesz? Bardzo dobrze w sumie nie czuję, że są zawody. Oprócz dużych przygód akurat przed zawodami, jak to zawsze u mnie bywa. A jakie przygody? Przed wyjazdem z Kielc dowiedziałam się, że apartament mam zarezerwowany na za tydzień. Aha. Ale wszystko szybko jakoś się ułożyło, bo z dziewczynami miałam zarezerwowane. Aha. Przenieśliśmy już. Ale Martka, pamiętaj, moja zawsze zasada na zawodach jest taka, jak nie ma przygód, to nie ma dobrych zawodów. To jest tylko dobry znak na to, że będą wysokie miejsca. Powiedz mi, czy widziałaś już dziewczyny ze swojej kategorii? Powiem ci, że
startuję z Pauliną, jest z mojego teamu, akurat wiem, że ona nie ma jeszcze list, także w sumie nie wiem, zrobiłam chyba, co mam zrobić. A jak się czujesz z formą? No, czuję się, że życiowa na pewno. U mnie chodzi, że symetryczna, docięcie jak zawsze dobre. No i zobaczymy, co będą oceniać, czy wielkość, czy faktycznie proporcje i docięcie. Mam nadzieję, że proporcje i docięcie i nie będę ostatnia. Powiedz mi, Martynko, przypomnij mi, które to są twoje zawody NPC? Moje drugie. Pierwsze były we Włoszech i tam miałam drugie miejsce. A ogólnie od stycznia to mój 12 start, czyli jestem cały rok w okresie startowym. Wow, podziwiam, bo to jest naprawdę bardzo ciężkie. Ktoś, kto nie był zawodnikiem, zawodniczką, jest mu to bardzo ciężko zrozumieć. Ja oglądam ją na Instagramie, to dziewczyna, która po prostu... Ja ciebie też. Słuchajcie, to jest dziewczyna, która jest tytanem pracy, mega ją podziwiam za to, co robi. Martynko, co mi pozostaje? Pozostaje mi tylko ci życzyć powodzenia i jak najwyższego miejsca. Proszę, krzycz mocno pod sceną. Wiecie, że ja w krzyczeniu jestem najlepsza, także na pewno mnie usłyszycie. Do zobaczenia później. Do zobaczenia, pozdrawiam. W takim składzie już chyba się kiedyś spotykaliśmy, to było u Radzia Słodkiewicza na jego zawodach, teraz spotykamy się u Roberta Piotrkowicza na Mistrzostwach Polski NPC. Jest Patrycjusz ze mną. Witam, witam serdecznie. No i jest Big Mikey z Jamajki, tak mi się to spodobało. Tak jest. Siemanko, to ja. Panowie, miło, że jesteście. Muszę was zapytać, jak wrażenia? No ja jestem niedługo, ale przyjechałem specjalnie na te kategorie męskie. No wiesz, mega jest to wszystko obsadzone. Ja nie widziałem, żeby ktoś miał złą formę, jak do tej pory. Startuję wielu moich znajomych. Cieszę się, że tu mogę być, bo to są pierwsze zawody w ogóle gdzieś po roku, na których ja jestem, a też pierwsze, które zorganizował nasz czempion. Ja też chylę czoła. Ja mam nadzieję, że to się będzie pieło, wiesz, coraz bardziej do góry i pokażemy, że mamy jakość, tak, że dobrze szanujemy i traktujemy zawodników, bo tego brakowało. Wiadomo, ktoś sobie może z tego wyciągnąć, że tak powiem, znaczy inaczej, wiadomo o co chodzi, tak, nie będę to owijał bawełnę. No na razie mi się podoba, ja czekam na kategorie super ciężkie. Teraz aktualnie są kategorie Men Classic Physique i naprawdę są poza tą najniższą, no mega obsadzone, tam jest powyżej 20 zawodników. Patrycjusz, co ty myślisz na ten temat? Chodzi ci konkretnie o teraz... O zawody. Nie no, zawody, no to już nie ma co już owijać bawełnę, no to wiadomo, już powiedzmy taki poziom pro, bo jakby nie było, wszystko jest dopięte chyba na ostatni guzik. Tam kilka stoisk, jak tam zauważyliście. No ja przyjechałem głównie pokibicować, nawet nie tyle kibicować, zobaczyć sobie realnie na żywo właśnie znajomych. Tak samo jak Michał powiedział, kategoria super ciężka najbardziej mnie interesuje. Aczkolwiek mówię, no kilku kumpli tu z Wrocławia w kategorii fizyk startuje. Wszystkim kibicuję, no wiadomo, no wygra lepszy. Patryk Górecki niedawno zszedł ze sceny, zrobił na mnie wrażenie ze względu na swój progres, przeskoczył sobie z klasyka na ten fizik. Piotr Wójtowicz, który jeszcze tam niedawno był juniorem, teraz startuje tutaj sobie z seniorami. Teraz właśnie na scenie przed chwilą właśnie robi układ dowolny kolega z teamu. Kto? Wiadomo, kto? Mariusz Przybyła, dokładnie. Mariusz Przybyła będzie prawdopodobnie, tak, w pierwszym porównaniu będzie z tym Tavi Castro, prawdopodobnie będą walczyli o pierwsze miejsce. A czy walczą o pierwsze miejsce, nieprawdopodobnie, tylko walczą, zaraz później się okaże za chwilę, kto z nich wygra. No, kategorii wagowych jeszcze nie było tych kulturystów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tych niższych kategoriach. Akurat też jest kilku tam chłopaków z Wrocławia. Ja mówię, no oglądam, ciary mi przechodzą, no wiadomo, kurwa, tak ciągnie na tą scenę, no. No i właśnie teraz do tego zmierzam, wybiegnę troszeczkę w przyszłość, bo wiem, dzisiaj mamy luty, pierwsza edycja, druga szykuje się w maju, na M, a skoro na M maj, to jak majki. No i wszystko się zgadza, tak. No ja poczułem głód po startach trójboju, bo to chyba tak jest, że jak jesteś w czymś, to ci brakuje tego drugiego, jak już zaznasz tego drugiego, to znowu tego pierwszego. Masa i redukcja, nie? Jak jesteś na masie, to redukcja, a jak jesteś na redukcji, to chce być na masie. Ja sobie odpocząłem dobry rok, o czym mówiłem właśnie rok temu u nas na wywiadzie, od kulturystyki, wystartowałem w trójboju.
No i wiesz, i zacząłem tęsknić za tym reżimem. Głównie za reżimem, za sylwetką, bo ta sylwetka w Trójboju jednak się zabiedziła strasznie, ale siłowo poszło to wszystko do przodu. No i postanowiliśmy wraz z Adamem Rębisiem, że wychodzimy w maju w kategorii super heavyweight. Ja myślę, że tam już będzie grubo ponad 110 kilo na scenie, wiesz. Dzisiaj przyszłych konkurentów możesz obejrzeć w akcji. Dlatego tu jestem, szczególnie właśnie po to, żeby się porównać mniej więcej, albo inaczej, żeby złapać jeszcze większą motywację, wiesz? No, bo jednak po takim roku przerwy, no to tak człowiek sobie może myśleć, że a, dobra, mam ten tytuł mistrza świata i tak dalej, ale wiesz, warto jakiś przeżyć na przykład szok, jak się zobaczy kogoś lepszego od siebie, żeby to była większa motywacja. Także w maju na pewno wyskoczę, robię to bardzo powoli, spokojnie, bez presji, bez ciśnień i myślę, że to się dobrze sprawdzi, nie? Także będziemy oczywiście zawsze na bieżąco. Patrycjusz? No co ja? Kiedy start? Nie, no ja powiem szczerze, ja póki co sobie odpuściłem. Ale forma cały czas startowa, bo wiesz, obserwuję, widzę. Co się wiesz dzieje. Co, powiem ci tak, bez celu człowiek. Nie ma się tam w tym Metroflexie. Bez celu człowiek nie istnieje, także trzeba sobie gdzieś jakieś te cele sobie małe wyznaczać, bo takie trenowanie bez celu, wiesz, dzisiaj sobie podjesz, dzisiaj sobie nie pójdziesz na trening, nic się nie stanie, tak? A gdzieś jak są te cele takie nawet. Takie, wiesz, niezwiązane ze sceną, no to jest ten cel, ja sobie dążę do niego, powoli się realizuję. Gdzieś tam tak jakby nie chcę ulecieć na bok, typowo tak właśnie można powiedzieć sportowo, tak? Także mówię, w głowie siedzi mega, no kurwa, ciągnie mnie strasznie, no ale ja już się też ze sobą się pogodziłem, że jakieś tam mankamenty w sylwetce mam, których no, latami nie mogę poprawić. Nie wiem, no spowodowane to wiadomo, no genetyką, barierami genetycznymi. Także mówię, na razie kibicuję kumplom, tym się motywuję. Zobaczymy, jak pójdzie Michałowi, trzymam kciuki. A jak będzie cały czas obok tego, także będę gdzieś tam w tym też uczestniczył. Fajnie. A jak będziesz już się przygotowywał do zawodów, to długo będziesz morsował? Wiadomo, już w maju będzie ciepło, to już morsowanie nie ma sensu. Słuchaj, są na to patenty, nie? Są miejscówki, gdzie jest zimna woda i ja tego nie odpuszczam, bo szczerze ci powiem, to jakby człowiek tak się w temacie zagłębił, naprawdę dużo daje, jeśli chodzi o regenerację, o feeling, o taki, wiesz, o takie pozytywne nastawienie do wszystkiego, nie? Bo ja na przykład, ja nie pamiętam, kiedy bym powiedział, kurde, ale dzisiaj szaro na dworze, ale dzisiaj jest zła pogoda. Ja cały czas jestem uśmiechnięty. Myślę, że to jest też w dużej mierze zasługa ewidentnie morsowania, tylko to trzeba robić regularnie i myślę, że do zawodu będę to robił. Ja raz się zdecydowałem, wlazłem do tego Przerembla, tam były 3 stopnie, ale jak wyszedłem, to jakbym się czegoś, wiesz, ja nie widziałem, ja bym ludzi ściskał, nie? Byłem tak naładowany, zanim mi to przeszło. Także słuchajcie, jak chcecie obserwować poczynania tych panów, zapraszamy na profil Michała i Patrycusia, na pewno znajdziecie, albo już macie na Instagramie, oczywiście nie zapomnijcie o Seven Nutrition, a my dalej śledzimy. Dziękuję wam panowie, jak zawsze było miło, śledzimy co dzieje się na Mistrzostwach Polski NPC. Cały czas zawody ostro są w toku. 250. Tłok na backstage'u. Aktualnie kategoria Open na scenie. Classic Physique. No naprawdę poziomie. Sporo było zawodników w tej kategorii, w poszczególnych klasach. Także było z czego wybierać. Zobaczymy, jak to toczy się dalej. Wy to wszystko zobaczycie w naszej relacji Seven Nutrition. Koszula ci się Piotrusz podbija. Już Mateusz podąża, Aki zerwany, jakiś szczęśliwy. Mateusz, wygrałeś swoją kategorię Men Classic Physique do 183. No i Open, zrobiłeś co miałeś zrobić. Nie dociera to do ciebie, widzę. Mam wielki szoko. Po prostu było bardzo ciężko przez ostatnie tygodnie. No jestem w szoku, no. Emocje straszne. Nie wiem, co mówić. Cieszę się swoim zwycięstwem, niech to do ciebie dojdzie. Ja tylko chcę ci pionę przybić i dać podtrzymać. Może na przyszłość, prawda? Swoją ulubioną pozę. Widzisz, bo ci powiedziałem, jak masz robić i wygrałeś. Zgadza się. Dziękuję. Przypnij się, ładnie tam tutaj do kamery. Super, oddaję ci, bo to ciężkie jest. Dziękuję jeszcze raz, bardzo. Ciesz się zwycięstwem. Wszystkiego Dziękuję. Dobrego. Wędrujemy po stoiskach. Tu możemy nabyć pyszne gofry u dziewczyn. Wędrujemy dalej. Naszą podróż na ten czas może skończymy w Mięsnym. Są chłopaki Fit Meat, jest cała ekipa, jest Jacek, cześć Jacuś, jest Marcin, jest Champion oczywiście. Czołem, witam panowie. Wszystko zjedzą. Nie ma lodów. Dziękuję, do widzenia.
widzę, że wszystko schodzi na bieżąco. No więc na bieżąco się częstujemy. Ale zapytam się, jak widzicie te zawody. Już trochę czasu minęło, te Mistrzostwa Polski, taka premiera na polskim rynku NPC. Jacek, jak ty się do tego odnosisz? A wiesz co, ciężko mi się odnieść. Zawody jak dla mnie, tak? Ale powiem ci, że... Wiele zawodów widziałem. Niektórzy chłopaki bardzo dobrze przygotowani, niektórzy prezentują gorszą formę. Więc nie, ogólnie backstage jest zawalone mocno. Można powiedzieć, że goście, kibice nie dopisali, bo są puste trybuny, ale zawodników widać sporo dzisiaj. Marcin? No to jest ciężka sytuacja, pozycja, bo zawsze wszyscy doszukują się, które lepiej, które gorzej poszły, a tak naprawdę no nie wolno krytykować, nie wolno mówić, czy było lepiej, czy było gorzej, trzeba doceniać i cenić wszystkie starty, wszystkich zawodników, wszystkie zawody, dopingować. To jest chyba najistotniejsze, a nie żeby doszukiwać się, jaki był poziom wysoki, czy byli zawodnicy super, czy nie było, czy była konkurencja. No my jesteśmy, więc musi być fajna, to chyba proste. Proste pytanie, prosta odpowiedź i wszystko jasne. Ja tylko zadam tutaj pytanie, oczywiście panowie ratowali mnie tutaj, bo posiłek mi gdzieś tam się popsuł, mój schwaśniał się, więc mogłem nadal zdrowo się odżywiać. Przepraszam, nie, no bo ja coś zawsze się tak ustawi. Zapraszamy do spożycia. Dokładnie, zapraszamy, żeby spróbować nasze produkty oraz naszą masę. Tym bardziej, że teraz nowości wchodzą. Tak, tak, suszona wieprzowina, więc też zapraszamy spróbować. Dojpaki z masła orzechowe też. Fajnie, że są produkty, które tak naprawdę możemy brać w trasy, bo coraz więcej zawodników, zawodniczek fruwa, jeździ, lata. I to jest chyba najistotniejsze, że są wreszcie produkty, które na przykład można zapakować do torby. Nie musimy się martwić z gotowaniem, smażeniem, z preparowaniem tych produktów, tylko że są łatwo dostępne, podręcznie, łatwo otwieralne, do szybkiego spożycia. No to jest bardzo istotne chyba w dzisiejszych czasach, bo się wszyscy spieszymy. I dlatego takie puszki z mięsem, czy w takich pojemniczkach masło orzechowe spełnia swoje kryteria w dobie pędu. Prawda? Prawda, że dobra? Wiesz coś o tym? Do tego właśnie zmierzałem, że moje żarcie skwaśniało, a tak można kupić puczkę, która nie skwaśnieje, albo, prawda, suszoną wołowina też będzie chyba, nie? Też jest, czy... No, jest w trakcie produkcji, ale jest wieprzowina, także można skorzystać. Szybkie pytanie jeszcze na koniec, panowie, żeby nie przedłużać. Kiedy, oczywiście są to zawodnicy, kiedy scena? Może w tym roku. Dziękuję. Kiedy scena? No, bo tutaj jest level wyżej. Jesień. Zobaczcie, proste pytanie, prosta odpowiedź, ale to jak się rozmawia z kopem. Emerytura? Nigdy. Nigdy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Poza kamerą spróbuję sobie coś zjeść, a my lecimy dalej po stoisku, po stoiskach. Do zobaczenia. Dziękuję wam bardzo. Okej, teraz porozmawiamy sobie z Justyną. Cześć Justyna. Cześć, witam. Justyna, powiedz nam, w jakiej kategorii startujesz? Wellness. Wellness, dobrze. Wzrostowa, jakaś kategoria wzrostowa? Nie, tutaj z racji tego, że jest to nowa kategoria, wychodzimy wszystkie, tak? I nie ma podziału wzrostowego. Powiedz mi Justyna, które to są twoje zawody NPC? Czy to pierwsze zawody, czy startowałaś już? NPC pierwsze. NPC pierwsze. Powiedz mi, długo szykowałaś się teraz do sezonu? Rok czasu. Szybko. Powiedz mi, jak się czujesz? Jak forma, jak nastawienie do występu? Ogólnie powiem tak, po jakiejś ilości startów, które już mam za sobą i po 3-letniej przerwie, to jest po prostu dla mnie coś, czego mi naprawdę brakowało. Wiem, ile włożyłam w te przygotowania i po prostu teraz jest kwestia tylko pokazać, tak? A to jest dopiero początek przygody, bo wellness jest nową kategorią, więc po prostu potem tylko kwestia podnoszenia poprzeczki. Powiedz mi, który to będzie twój start w ogóle jako zawodniczki?
No około 21-22 starty już mam za sobą. To jesteś mega doświadczoną zawodniczką, fajnie. W bikini. A czemu zmiana kategorii? Dlatego, że zawsze byłam za duża do bikini, a tak, za mała do sylwetki, a nie chciałam jakoś mocno się rozbudować i wellness po prostu po tej przerwie 3-4-letniej jest dla mnie tak jakby idealne. No to wspaniale, no to cóż, życzę Ci, Justyna, powodzenia, trzymam kciuki i do zobaczenia na scenie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Szukam na backstage'u zawodniczek, patrzę, słuchajcie, a tu moja koleżanka, Betty. Witaj, Betty. Cześć, witaj. Betty dzisiaj startuje. Betty, powiedz, z jakiej kategorii? No oczywiście w Masters. Masters, ale jaka? Bikini? Oczywiście, bikini Masters i bikini plus 170. Aha, czyli racji na wzrost. Dobrze. Tak. Powiedz mi, Betty, jak się czujesz? Bardzo dobrze. Fajna atmosfera, super ludzie, dużo znajomych, także mega. Mega. Dobrze, powiedz mi, Betty, które to są twoje zawody NPC? Pierwsze, czy któreś z kolei? Pierwsze. Pierwszy raz jestem, startuję w tej federacji, no i zobaczymy. Nowe pozowanie, wszystko jest nowe. Także... A jak się czujesz w tym nowym pozowaniu? Bardziej ci się podoba, mniej ci się podoba, czy nie masz na razie jeszcze zdania? Znaczy, uczucia mam mieszane. Wiesz, jak jest coś nowego, czego się trzeba od podstaw nauczyć, ale myślę, że będzie dobrze. Tak, bo w kategorii, jeżeli chodzi o bikini w NPC, tutaj bardziej zwraca się uwagę na pozycje tylnie, zwłaszcza na mięśnie dwugłowe i pośladkowe. Także na to trzeba zwracać uwagę. Tak, dokładnie wiem. Tak. Jakieś rady? Jakieś rady. Co ja mogę powiedzieć? Być sobą. Zawsze. Pokazać siebie z jak najlepszej strony. Forma jest, więc już tylko ją trzeba ładnie zaprezentować. Betty, powiedz mi, ile się szykowałaś teraz do zawodów? Wiesz co, trudno mi powiedzieć. Generalnie chyba miałam przerwę, sezon jesienny i tak go poświęciłam na te przygotowania. A powiedz mi, czy przygotowania przebiegały inaczej niż do tej pory? Zmieniliście coś w swoim planie, jeżeli chodzi o przygotowania, o dietę, o trening? Nie, robiliśmy standardowo to samo, co do tej pory się sprawdzało, więc nie zmienialiśmy nic. No to życzę medalowej formy. Forma na pewno jest i medalowego wyjścia. Betty, do zobaczenia w takim razie. Nie dziękuję. Widzimy się później. Pa. Na razie. No i wracamy znowu na stanowiska makijażowe. Jak widzicie, tu cały czas praca w re. Ania pracuje. Kolejna zawodniczka, kolejna lalka Lukasowej w produkcji. Dziewczyny, jak tam samopoczucie? Tak, jedna zawodniczka, widzę, już gotowa, Patty, do startu. Kolejna się maluje, także cały czas widzicie aktywnie, od samego rana wszyscy działają. Dziewczyny, kategorie bikini jeszcze przed nami, także najbardziej widowiskowe, jeżeli chodzi o urok, jeszcze przed nami, więc na pewno będzie co oglądać. Kochani, z nami Kasia, wczorajsza totalna zwyciężczyni kategorii bikini. Witaj, Kasiu. Witam serdecznie. Kasia, jak wiecie, wczoraj wygrała overalla. W kategorii bikini. Powiedz mi, Kasiu, jak się czujesz jako już zawodniczka NPC? Dzisiaj startujesz, rozumiem, drugi raz. Tak, startuję także w Mistrzostwach Polski. A jak się czuję? No, uczucie w sumie było takie, no, takie zaskoczenie, no ale też ciężko pracowałam na to i chciałam tej wygranej, chciałam wygrać i chciałam się pokazać z jak najlepszej strony. Także no, na pewno ogromny szok. Po pierwsze, no i radość. I radość, tak. Powiedz mi, Kasiu, przygotowania na te zawody NPC, jak długo trwały? Znaczy, trenuję oczywiście dłużej, ale na zawody przygotowałam się tak typowo z trenerem przez rok czasu. Rozumiem. Także... A powiedz mi, co jakby zadecydowało o tym, że wybrałaś NPC jako federację? Myślę, że na pewno też brałam pod uwagę pozy, które mi bardzo odpowiadają i też zdecydowałam z trenerem z tego względu, że ta muskulatura u mnie była taka dosyć silniejsza, te mięśnie były i taki mocniejszy zarys, tak. Z tego względu też mi się podobała ta federacja, też z trenerem tak powiedzieliśmy, że mam tu większe szanse i tak. Jasne, czyli po prostu dopasowywałaś swoją sylwetkę do federacji. Tak, też. Wszystko grało, tak. Dobrze, a powiedz mi, Kasiu, taką rzecz, czy jutro startujesz na kwalifikacjach? Tak, jutro też będę walczyła, także... Dobrze, a jakie plany następne? Czy jakieś kolejne zawody szykują się? Prawdopodobnie na tego Arnolda za 2 tygodnie. No i na pewno co będzie można, to będę startować, także... Czyli czekacie długi sezon startowy?
Tak, myślę, że tak. I bardzo bym chciała. Dobrze, no to w takim razie trzymamy za Ciebie bardzo mocno kciuki. Życzę powodzenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, dziękuję. I jesteśmy już przy wejściu na scenę. Obecnie na scenie do 102 kg toczy się bój, a tu już rozgrzewają się wielkie konie, między innymi Adam Suker, widzę, Łukasz Modzelewski, jest Mateusz Burzy, Wojtek Pieczaba, także wszyscy czekają, co się będzie działo na tej scenie, jaka będzie walka. Dawno nie widzieliśmy takiej ciężkiej kulturystyki, także oglądajcie uważnie, naprawdę będzie ciekawie. Tak, Mariusz. Kategoria ciężka, zajebiście. W końcu doceniony u siebie na w kraju i oceniony rzetelnie i szczerze. Tak jak powinno być już dawno, tak jak powinno być już dawno temu. Ale powiedz mi, miałeś przeczucie, że te zawody są twoje, należą do ciebie? To znaczy, wiesz, ja nigdy nie dzielę skóry na niedźwiedziu, ale też, tak jak mówiłem, zawsze znam już swoje miejsce w szeregu, nie po to jeżdżę po świecie i zdobywam medale, to jednak chyba coś oznacza, tak? No i tutaj po prostu kolejny krok do jakiegoś tam swojego zamierzonego celu zrobiłem. No i co? Za ciosem. Tak, zaraz Open, jutro start w Okarte Pro, a za tydzień wyjazd do New York! New York through Arnold Classic, bodybuilding, kurwa, heavyweight. Odpoczywaj, bo jutro masz znowu zawody, pamiętaj, że będzie smażyć karę. No, dobrze, dobrze. Dzisiaj będzie, dzisiaj nie będzie świętowania, bo to tak jakby tylko postawienie kropki na dnie, jutro jest najważniejsza impreza. Mariusz, jakoś poza dziecko. Dziękuję bardzo. Panowie się jeszcze dopijają. Wojtek Pieczaba, zwycięzca kategorii ciężkiej, najcięższej. Gratulacje. Wojtuś, niech zostań jeszcze chwilę, jeszcze cię pomęczę. Sekundę, bardzo cię proszę. Gratuluję. No, było z kim walczyć z tymi gabaretami. No tak, no generalnie było z kim walczyć, tym bardziej się z tego cieszę i ta wygrana jest dla mnie na tyle ważna. Mogę powiedzieć, że niejako najważniejsza. Bo fajnie się wygrywa z takiej pozycji, gdzie raczej jesteś stawiany na to, skazany na pożarcie, a jednak się okazuje zupełnie inaczej i wszyscy ci, którzy mieli na to górować, jednak okazają się słabsi. No co mogę powiedzieć, uwielbiam startować w takiej kategorii, gdzie są konie i to najwięksi z największych i tam, gdzie są najcięższe zawody, nigdy nie pozwalałem sobie na jakieś kalkulacje w zawodach, w kategoriach i tak dalej, dlatego mówię, tym bardziej mnie to cieszy, że ten wynik jest taki, a nie inny. Kompletna sylwetka, wynik był myślę, że jak najbardziej sprawiedliwy, także jeszcze raz gratulacje, a dziękuję, myślę, że bardzo. Jeden team tam open, fajnie. Pełen szacun dla Mańka, tutaj mówię, nie mam ani żalu, ani pretensji do nikogo, zdecydowanie szanuję i popieram wynik sędziowski. Któryś z nas musiał wygrać, taka jest prawda, padło na Mańka i jak najbardziej mu gratuluję szczerze i mówię. Najważniejsze zawody są jutro, dzisiaj to jest tylko, tak jak mówiliśmy, no, trzeba od BM nic swoje zrobić, nam się udało, mieszkamy w jednej chacie, dwóch mistrzów Polski, nie jest źle, no nie jest źle. Ja już domyślam się, co tam będzie się jutro działo. Nie, jutro stamtąd wyjeżdżamy właśnie, to już się nie będzie działo, kurde. No bo dzisiaj na spokojnie chyba, nie? Dzisiaj tak, do dzisiaj to była taka rozgrzeweczka, ale przygotowujemy się na jutro i jutro, że tak powiem, no walka na maksa. Panowie, dzisiaj nie ma świętowania niestety, ja za mną już chodzi taki aperolek zimny, ale jeszcze poczeka, jeszcze poczeka. Jeszcze raz Wam gratuluję, jest i trener, zapraszamy trenera, całej ekipy, cześć Adam. Kilka słów od trenera tych panów, mistrzów, międzynarodowych mistrzów Polski, tego Open. Idziemy zjeść.
Na pewno, wszyscy razem. Ja stawiam, a żartowałem. Trener zadowolony? Oczywiście, że tak, ale będzie lepiej jutro. Tak, właśnie chciałem dopowiedzieć, że na pewno jeszcze coś będziemy poprawiał. Także jeszcze raz gratulacje. A jutro ilu zawodników wychodzi? Jutro ode mnie 7. Będzie ciekawie. I też będą liczyć puchary i medale. Gratuluję panowie z mistrzami, przybiję pionę. Dziękuję. Wielkie dzięki. A my tak łatwo palni, tak śmiesznie mali. Chciałeś też coś zaśpiewać? Nie. Lepiej nie. My nie będziemy śpiewać, bo ludzie do ciała. Wyłączą telewizory, jak zaczniemy śpiewać. Wchodzimy właśnie na backstage. Już jest dość późna godzina, dochodzi 19. No i backstage został opanowany teraz przez płeć piękną. Jak widzicie, same dziewczyny, zbliżają się kategorie wellness i bikini. Także popatrzcie, jakie pięknoty tutaj dzisiaj są. Na backstage'u spotykam oczywiście moją koleżankę z teamu, Martę. Witaj, Martuś. Witam wszystkich. Marta szykuje się do swojego startu. Tutaj mogę trochę więcej powiedzieć, bo Martę znam. Marta, to będzie jej debiut w NPC. Powiedz mi, Martuś, jak się czujesz? Czuję się bardzo dobrze, już się nie mogę doczekać tak naprawdę, kiedy wyjdę na tą scenę. Emocje sięgają z zenitu, także atmosfera tutaj jest super. Bardzo się cieszę, że Ciebie, Sowinka, tutaj widzę w takiej długiej przerwie. Tak. Więc słuchajcie, powiem Wam tylko tyle, bo Martę widuję często, widzę jej formę. Życióweczka dzisiaj na pewno weszła. Widać bardzo. Mamy świetnego trenera, także... Martuś, powiedz mi, czy zmieniłaś teraz, zmieniłaś przygotowanie, jeżeli chodzi o start? Jak planowaliście to z Maxem? Pozmienialiście dużo w tym, co robiliście do tej pory, czy nie? Były drobne zmiany, szczególnie ten tydzień przed zawodami. Było trochę cięcie, mała redukcja, ale wszystko poszło z planem. Dobrze, a powiedz mi, Martuś, jakie są Twoje plany? Teraz Warszawa, a później? Później, jak rozmawialiśmy wczoraj z Maxem, być może będzie Anglia, potem kilka imprez w Polsce i być może jeszcze Kopenhaga, ale to zobaczymy. Czyli NPC. Tak, NPC. Dobrze, powiedz mi, Martuś, a na co dzień jak przygotowania do zawodów wpływają na Twoją pracę? Wpływają czy nie wpływają? Wpływają, ale mam o tyle dobrze, że jestem trenerem personalnym, także cały czas przybywam na siłowni, więc z jednej strony jest mi łatwiej, bo łączę, że tak powiem, przyjemne z pożytecznym. Mhm. Rozumiem. No dobrze, nie będziemy jej zatrzymywać, bo za chwileczkę będzie wychodziła na scenę. Trzymam za nią bardzo mocno kciuki, mam nadzieję, że będzie złoty medal. No i do zobaczenia. Jak będziesz mocno krzyczeć, to będzie. Dzień. No i spacerując po backstage'u spotykam Huberta. Witaj, Hubert. Cześć, witam serdecznie. Hubert, słuchajcie, dla odmiany jest zawodnikiem MMA, więc zapytamy go, powiedz mi, Hubert, jakie są Twoje wrażenia, będąc zawodnikiem totalnie innej jakby kategorii sportowej? Jakie są Twoje wrażenia na temat takich zawodów kulturystycznych? Generalnie cała oprawa, tak jak i tutaj backstage i ta scena muzycznie, nagłośnieniowo i tak jakby tutaj całe przygotowanie od tej strony scenicznej jest fajne, podoba mi się, jest fajny show. Zawodnicy, jak widzę ich tutaj z tyłu na backstage'u, są dosyć dobrze przygotowani, fajnie wyglądają generalnie. Tak jak powiedziałaś, nie jest to moja dziedzina sportu, którą uprawiam, aczkolwiek widać, że włożyli w to ogrom pracy. Na pewno przygotowywali się długo, dużo wyrzeczeń, na pewno dużo odwodnienia, bo widać tutaj u każdego włókna mięśniowe wręcz, więc te prążkowane barki, te nogi, te czwórki, to wszystko jest naprawdę mega to wygląda. Także tak jak mówię, no, dziewczyny też jak widać już leżą wycieńczone, czekają na swój start od samego rana. Ja aktualnie jestem tutaj z moją narzeczoną, więc tak jak mówię, wcześniej z tym sportem nigdy mnie nic nie łączyło, nie łączy mnie do dzisiaj. Oprócz tego, że moja dziewczyna po prostu też występuje, także tak jak mówię, ze strony sportowej uważam to za mega fajną sportową imprezę i polecam wszystkim, nawet tym, którzy się tym nie interesują, żeby to zobaczyli. A powiedz mi, Hubert, jak na przykład to wygląda, jeżeli chodzi o zawody sylwetkowe w stosunku do przygotowań zawodnika MMA? Czy jak u Was treningi wyglądają?
No generalnie wydaje mi się tak, mogę powiedzieć, jak to wygląda z mojej strony, to na pewno są bardzo ciężkie treningi wytrzymałościowe, to jest bardzo dużo interwałów, bardzo, bardzo dużo treningów technicznych, są one podzielone kategoriami na techniczne, jak i na te interwałowe, wysiłkowe. Istnieje wtedy około 11 pozycji treningowych w tygodniu, także jest to bardzo ciężka praca. Z tego, co rozmawiałem z niektórymi zawodnikami tutaj bodybuilding, z tego, co dzisiaj chłopaki mówili, no to u nich też to wygląda tak, że trenują dwa razy dziennie, dłużej w zasadzie niż my, bo to trwa czasami nawet i 3 godziny, zależy, czy to jest ta kategoria men physique, czy to jest ta już kategoria ta mniejsza, czy większa, czy kulturystyka, no to oni są na pewno już bardziej zaangażowani i potrzebują spędzać na tej siłowni mega dużo czasu, żeby zbudować tą masę. A takie pytanie, czy zmieniłbyś kategorię sportu z MMA na sylwetkowe? Nie, nie zmieniłbym z uwagi na to, że no generalnie nie jest to moje życie, także to z tym trzeba chyba bardzo lubić. Ja mogę na to popatrzeć, ale myślę, że to by skróciło zakres pewnych moich ruchów, a ja lubię być elastyczny. Także. No dobrze, to co, w takim razie będziemy oglądać, będziesz kibicował zawodnikom, jest teraz zawodniczką, bo teraz ta ładniejsza płeć będzie występowała. Oczywiście. No, to pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję i do zobaczenia. Bardzo, cześć. Przed nami ruszyły kategorie bikini, teraz kategoria wzrostowa do 1,66 m, bardzo dużo zawodniczek. Będą dziewczyny walczyć teraz w swojej kategorii. Popatrzcie, jest ich bardzo dużo, wszystkie wyglądają obłędnie i pięknie. Moi drodzy, kategorie bikini dobiegają końca. My kończymy dzisiejszą relację. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj Wam pokazaliśmy, było fajne. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał 7 Nutrition i do zobaczenia wkrótce. Śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej. Przepraszam kolega, ale jesteś za linią. To jest linia... Nagrywaj. Ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. A przy okazji, jak macie problem z językiem angielskim, to na przykład ja, to wam pokażę, jak profesjonalnie mówić po angielsku. Czasami człowiek musi inaczej się udusi. How's it going? Oh, so far so good. Do you speak English? Yeah, I speak English very well. Dajcie się gdzieś położyć, Okay, ladies, thank you. I lekcja gotowa. Taki mój, słuchajcie, drugi talent śpiewaczy. Trzeba się wykazywać, prawda? A teraz zmierzamy do naszego czołowego zawodnika. Kogoż my tu mamy? Jest i Rafał. Dzień dobry. Jak się czujemy? Słabo. Ale co, tak odwodniony jestem? Bardzo mocno, ale podobno jak słabo się czuję, to forma jest. Zobacz. Powiem ci, że nabicie pełna klasa. Siedzę w luzie, żeby była niespodzianka na scenie. No ja myślę, że byłaby bardzo duża dla wszystkich. Przy panią idę spać, bo jestem zmęczony. Dobrze, celebryci rządzą się własnymi prawami. Do 170 centymetrów.